Tu można chociaż zimę zobaczyć, nie? A nie we Wrocławiu. Zimy nie ma. Było za tym śnieg. Ale masz pecha, że wziąłeś taki ten... Co? Spodnie. Co? Ma takie... Jakie? Lekkie. Lekkie spodnie? Ciepłe, fajne spodnie. Dobra. Idziemy na Wielką Sobę. Power and Packer rodzinnie. Wielka Sowa. Od której strony wchodzimy? Ale wchodzimy od innej niż ostatnio. Wchodzimy od tej, jak tu byliśmy kiedyś. Zobacz jaki lód. Tu byliśmy, wchodziliśmy. To próba pierwszego wbiegu na górkę, gdy jeszcze ślęży nie szlifowałem. I tutaj pod starym wyciągiem próbowałem wbiegać, co do biegu nie było podobne oczywiście. To było jakieś 2 lata temu, w listopadzie. Później zbiegłem na dół i zdążyłem się przeziębić. No ponad 2 lata temu. Widać, że troszeczkę jakaś odwilż jest mimo wszystko, bo sobie strumyk płynie zwolna. Także słuchajcie, idziemy pod wyciągiem, czy idziemy wokoło? Bo tu jest czerwony i czarny szlak, na lewo. Czy idziemy pod wyciągiem krócej? No bo tu będzie ślisk, będzie tu ślisko. Już to była kiedyś budka, to był wyciąg. To był wyciąg. Zobaczcie, sanki ktoś zostawił do zjeżdżania. Sanki ktoś zostawił. Także to była budka do wyciągu. Tu sprzedawali bilety kiedyś, no ale opuszczony stok, bo tu śniegów to jest mało. O, ale ślisko. Dobrze, że mam takie dobre buty z traperem. Bąku, nie wiem, czy pamiętasz, jak to byliśmy na ognisku kiedyś? No to było ponad 2 lata temu. Jeszcze Audi wtedy byliśmy. Proszę bardzo, mamy tutaj kierunkowskaz. Przełęcz Sokola, Przełęcz Walimska, Jelenia Polana. No a gdzie jest Wielka Sowa? A to w tą stronę, dobra, a jest Wielka Sowa 55 minut. Tak, bo my patrzymy w innym kierunku. Jest Wielka Sowa, czarny szlak. A to są granie, które... Śnieg! Zobacz! Zobacz! Nie wstanę! Tak będę leżał! Wygzmociłem się! No dobra, wstanę! Sam zostaw mnie, kobieto! Ale ślisko! Dubsko se obiłem przez was, dranie! No. O. Mówię, uważajcie! A tu będzie głowa zbita. No. Śnieg. Śnieg. No. Tak, tak się kończył. Tak. Tu na tej polanie robiliśmy ognisko swego czasu. Już wielokrotnie. No. Tak. Tak się właśnie. Tak się kończą zabawy, jak się nie uważa. No, idziemy, no bo tu jednak ślisko jest. No ale łokieć sobie stukłem. No szklanka, no szklanka jest. No wszystko się tu rozpuściło jednak. W lesie w miarę cicho. Na szczytach drzew widać, że wiaterek wieje, słychać go gdzieś.
nasz Bąku przestał płakać po wywrotce. No wywrócił się w tym samym miejscu co ja. Tu troszeczkę zimę widać, no w końcu ostatni dzień grudnia 2020 roku. Trzeba zakończyć jakoś ten pandemiczny rok 2020. Może biegów nie będzie w tym dniu, ale chociaż się przejdziemy. Pomysł był mamy. Mnie się ruszać nie chciało. No właśnie. Dzisiaj by mi się tylko jeść chciało. Duszona cebula mi była w głowie. Nie dziwię się. A tutaj synowi się bardzo chce ruszać. Mi się chce. Jesteśmy na pierwszej polance. Rozstaj dróg. Ale czarny szlak prowadzi dalej. Dzielny Bąku po upadku. No ślisko jest tutaj. Idzie. Starszy brat mu towarzyszy. Mamusia. Ja z kolei tutaj już mnie nóżki grzeją do tego, żeby najchętniej to wbiec na tą górę, ale po tym jak ostatnio przebiegłem maraton, no jutro będzie tydzień. No w zasadzie dzisiaj można powiedzieć, że jest tydzień, bo jutro to już będzie pełny tydzień. No bo to był w piątek, dzisiaj jest czwartek. No to odpoczywamy jeszcze. Rekonwalescencja i regeneracja. A tu dzielna rodzina idzie w górę. O! Trzecia wywrotka! Trzeba przyznać, że ślizgawka jest. Trzeba brodzić po lesie najlepiej, kluczyć po lesie. Bo ten śnieg miejscami jest śniegiem, ale w niektórych miejscach jest po prostu szklanką lodu. Będzie pierwszy na szczycie dzisiaj. Chociaż warunki tutaj. Zobacz. Nie, no dobrze, dobrze. Chciałam powiedzieć, żebyście nie naśladowali tego pana. No właśnie. Tak, tak. A ty idziesz po tej ślizgawce. Ślizgawki takie tutaj. Ale Bąku dzielnie. Półtora tygodnia po operacji przepukliny. On tutaj dzielnie już na szczyt wchodzi. Mamy za sobą 2,5 km. Na tempo mamy dosyć słabe. No ale w tych warunkach to nie ma co liczyć, że szybko się wejdzie. Idzie na sama ma z tyłu. Proszę bardzo. Mijamy tutaj wędrowców dzisiaj także, którzy się nie boją takiej pogody, bo pogoda na bieganie i na wędrówki piesze zawsze jest. Tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Jest i szczyt. Proszę bardzo. Ogniska się palą. Ludzie są. Chodźcie sobie, zrobimy zdjęcie. Można nawet sobie w sklepiku coś kupić. Winny mi jesteś już. No pieniędzy nie mam. Chodźcie sobie zdjęcie zrobimy. Polon! Jak widać, ludzie postanowili siedzieć w domach. Oka mapka, ta jest pyszna. Także nikogo tu nie ma, jak widać. Także tak tutaj mamy na wielkiej sowie. Park krajobrazowy Gursowich. Zapomniałam, miałam
ci powiedzieć, żebyś ciasto francuskie kupił, to bym zrobiła jeszcze. No, dla takich widoków warto chodzić w góry, jak słoneczko oświetla dolinę. 15.03, wycieczka zakończona. Dochodzimy do parkingu. Jeszcze daleka droga. Moja żona też pupę obiła, bo ślisko dzisiaj tutaj. Chyba będzie masa. Wszyscy się wygrzmocili, a ten puść wygrzmocił się syn też. I ten się też tak wygrzmocił. Nie nagrałeś. Nie. Tylko twój płac nagrałem, synu. Nie nagrałem. Także po tych spieczniętych ustach widać, że jest mróz. Ale twardziele i ludzie z tytanu wszelkiej maści niczego się nie boją, żadnych wyzwań. Ostatni dzień roku 2020, pandemicznego roku 2020, spędziliśmy na krótkim wyjeździe do Pieszyc, od strony Pieszyc, tutaj czarnym szlakiem. Tutaj chłopcy, tutaj się wywróciliśmy. Tu ja się wywróciłem, a zaraz później Bąk się wywrócił. Także polana potoczkowa, moi mili. Polana potoczkowa 729 metrów nad poziomem morza. Stąd startujemy. Tu jest poniżej zaraz parking. I tam stąd tutaj chodziliśmy czarnym szlakiem na Wielką Sowę. Polecamy. Tu jest fajna polana, żeby zrobić sobie ognisko. Na przykład, jeżeli ktoś chce niżej, a na górze, wiadomo, jest dużo miejsc na ogniskach. Ludzie się bardzo lubią tam spotykać, integrować, kiełbaskę na ognisku robić. Pozdrawiamy.